Drodzy, witajcie 15 grudnia, w czwartek. I Słowo Boże, które tak wspaniale wypełnia nasz dzisiejszy poranek, zapisane jest w Psalmie 133, pierwszym i trzecim wierszu. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale, w 4 i 5 wierszu tak pisze. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Drodzy, myślę, że ta wspaniała pieśń śpiewana przez nas na początek lub koniec nabożeństwa wypełnia te teksty, które dzisiaj słyszymy. Panie, połącz nas. A psalmista mówi, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Mieszkają wtedy, kiedy Bóg potrafi łączyć serca swoją miłością. My przez Adwent tego doświadczamy. Doświadczamy tej wspaniałej miłości. Chcemy w niej się odnaleźć. Chcemy łączyć się z naszym Stwórcą, aby On był tym, który do nas przychodzi. Buduje pokój między nami. Pokój, którego, drodzy, nam potrzeba. Pokój, który jest w Jezusie Chrystusie najwspanialszy. W Nim możemy Go odnaleźć. Już za kilka dni będziemy chcieli przeżywać kolejne Boże Narodzenie, gdzie odnajdziemy te słowa: pokój niech się stanie. Daj go w sposób swój nam na ziemię, Panie. I Bóg pokoju zsyła nam swojego Syna, abyśmy mogli być razem, abyśmy mieli to wspaniałe błogosławieństwo, które On nas zsyła. A w połączonych siłach każdy z nas będzie mógł budować siebie nawzajem. Budować razem z Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem. Życzę Wam, drodzy, błogosławieństwa Bożego. Niech Pan nas połączy, niech nas wzmacnia i niechaj nas strzeże. Dobrego i spokojnego dnia. Amen.